Więc tak, Mistrzostwa Świata i Europy w Katowicach w latach 1957-1989. Po Igrzyskach Olimpijskich Mistrzostwa Świata i kontynentalne w środowiskach sportowych są uznawane za imprezy najbardziej prestiżowe. Ich korzenie sięgają XIX wieku. Pierwotnie były nieliczne. Do wybuchu I wojny światowej ten szczebel rywalizacji osiągnęli łyżwiarze figurowi, panczeniści, kolarze, wioślarze, zapaśnicy, sztangiści i szachiści. Na ziemiach polskich po raz pierwszy w 1908 roku w Warszawie rywalizowali łyżwiarze figurowi. Liczba dyscyplin, w których odbywały się te rangi zawody, z upływem czasu zwiększała się. Po zakończeniu I wojny światowej w Polsce o medale mistrzostw walczyli przedstawiciele 7 z nich. Katowicom w okresie międzywojennym dwukrotnie przyznano organizację Mistrzostw Świata, ale do ich realizacji nie doszło. Torkat był w 1932 roku rezerwowym obiektem w razie niepogody dla Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w Krynicy. Ze względów politycznych natomiast na lotnisku w Katowicach zaś w 1939 roku nie odbyły się Mistrzostwa Świata w szybownictwie przeniesione do Lwowa, bo Niemcy po prostu robili przygotowania do II wojny światowej i wywarli nacisk na Włochy, które kazały Polsce przenieść te mistrzostwa z Górnego Śląska do Lwowa. Po zakończeniu II wojny światowej, do październikowych zmian w 1956 roku w Polsce Mistrzostwa Europy odbyły się tylko raz. W 1953 w Warszawie do rywalizacji stanęli pięściarze. W roli gospodarza Mistrzostw Katowice wystąpiło w 1957 roku. Przypadek sprawił, że w czerwcu 1957 roku z Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów zrezygnowała Szwecja. Propozycja Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów została przyjęta przez Polski Związek, odpowiednik europejskiego, który powierzył organizację zawodów w Katowicach. W krótkim okresie hala parkowa w Parku Kościuszki w Katowicach została przygotowana do mistrzostw przez Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych. Zawody nie zostały należycie rozpropagowane. Turniej obserwowało niewiele publiczności. Niewykluczone, że o niskiej frekwencji mogła też decydować inna przyczyna. Zdecydowanym faworytem byli tu sztangiści sowieccy. Możliwe więc, że Ślązacy zamierzali uniknąć nieustannego słuchania ich hymnu granego dla stojących na najwyższym stopniu podium. Nie mogli jednak przewidzieć, że szyki zdecydowanym faworytą pomiesza katowiczanin, a właściwie szopieniczanin Czesław Białas. W turnieju uczestniczyło zaledwie 45 zawodników z 10 państw. Wszyscy uczestnicy zostali ulokowani przy ulicy Bielskiej, gdzie istniały też siłownie do ich treningów. Obsługę sprawozdawczą realizowali dziennikarze prasowi, gazet sportowych, jak i codziennych. Pierwsze katowickie zawody mistrzowskie były transmitowane przez Polskie Radio Katowice. Od 1972 roku do akcji wkroczyła Telewizja Polska w programie pierwszym i drugim, Eurowizja, następnie Interwizja, następnie Eurowizja, a w następnych latach także niemiecka ZDF i jedna ze stacji amerykańskich. Po katowickich mistrzostwach do 1972 roku w Polsce Mistrzostwa Europy bądź Świata organizowało 8 miast. Natomiast z śląskich miast w tej liczbie znalazło się Zabrze,
które organizowało zawody w motokrosie na początku lat 60. XX wieku. Seria mistrzostw kontynentalnych i światowych w Katowicach w latach 1972-1987 była ściśle związana z otwarciem hali widowiskowej sportowej Spodek w 1971 roku. Ten fakt determinował wybór dyscyplin, w których sportowcy europejscy, jak i spoza Europy mogli rywalizować w Katowicach. Były to dyscypliny halowe. Wśród tych najwcześniej priorytetem obdarzone zostały dyscypliny organicznie związane z tak zwaną ciężką atletyką, obejmującą zapasy w obydwu stylach podnoszenia ciężarów i boks, z bogatymi tradycjami w działach ruchu sportowego na Górnym Śląsku. Z nimi był związany Roman Stachon, były zapaśnik, poseł na Sejm, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Okazji do organizacji mistrzostw dostarczały obchodzone jubileusze ogólnopolskich związków sportowych. W 1972 roku było to 50-lecie Polskiego Związku Zapaśniczego, organizacji, której podwaliny kładło nie tylko Polskie Towarzystwo Atletyczne w Warszawie, ale również katowickie związki, czyli Górnośląski Związek Ciężkoatletyczny i Polski Związek Atletyczny, bezpośredni poprzednicy Polskiego Związku Zapaśniczego. Z okazji tego jubileuszu oraz dla uświetnienia imprezy sportowej dziennikarz Jerzy Wykrota opublikował okolicznościową broszurę pod tytułem 50 lat Polskiego Związku Zapaśniczego. Nieoficjalnie zawody sportowe połączone też z 50. rocznicą przyłączenia Górnego Śląska do macierzy. Wojewoda śląski generał Jerzy Ziętek wykorzystał ten fakt do zaproszenia delegacji wszystkich uczestniczących ekip do swojej urzędowej siedziby w gmachu prezydium WRN, gdzie wręczał pamiątkowe medale wybite z okazji wcześniejszych obchodów wybuchu III Powstania Śląskiego. Inauguracyjne dla Katowic mistrzostwa zapaśnicze składały się z dwóch turniejów rozgrywanych w dniach 22-29 kwietnia. Po specjalistach stylu wolnego do rywalizacji przystąpili przedstawiciele stylu klasycznego. Łącznie w obydwu dyscyplinach wystąpiło 430 sportowców z 28 państw europejskich. Były to najliczniej obsadzone mistrzostwa wśród tych, które rozegrano w Katowicach. Do zawodu wyjątkowo został też dopuszczony przedstawiciel Kanady. Turniej przeprowadzono w 20 kategoriach wagowych, po 10 w każdym stylu. Medale nagrodowe wybiła Mennica Państwowa w Warszawie. Sprzęt, to jest tablice świetlne, zostały produkowane przez katowickie przedsiębiorstwo montażu urządzeń elektrycznych. Podczas tych zawodów po raz pierwszy w dziejach zapasów zostały wprowadzone okrągłe maty zapaśnicze. Jednym z producentów były łódzkie zakłady sprzętu sportowego. Turnieje obserwowało 6 tysięcy widzów. Zapewne brak doświadczenia organizacyjnego sprawił, że odnotowano pewne mankamenty w przebiegu mistrzostw. Na przykład podczas otwarcia zawodów zbyt długie przemówienia powitalne opóźniły występy zapaśników stylu wolnego, przesunięte na późne godziny nocne, a kończące się grubo po północy. Zgrzytem był omyłkowy wybór hymnu podczas dekoracji zapaśnika bułgarskiego, co wywołało długotrwałe gwizdy na widowni. Chwały organizatorom nie przyniosła też monotonna kuchnia ziemniaczana pire, na którą żalili się zwłaszcza Niemcy. Z kronikarskiego obowiązku odnotowuję bojkot Albanii tych walk Mistrzostwa Europy i w 2 lata później na Mistrzostwa Świata, w których jej reprezentanci mieli rywalizować z zawodnikami Związku Radzieckiego lub Hiszpanii.
Dla pewności czuwał nad tym ówczesny ambasador Albanii w Polsce, który był obecny codziennie na zawodach. Powyższe fakty nie wywarły jednak negatywnego wrażenia na członkach obradującego w Katowicach Kongresu Światowej Federacji Zapaśniczej. Jej gremium przyznało miastu organizację zapaśniczej Mistrzostw Świata w 1974 roku w stylu klasycznym. Obecny na kongresie Roman Stachoń za zasługi dla rozwoju sportu zapaśniczego został odznaczony przez prezydenta Światowej Federacji Zapaśniczej Milana Ercegana, Jugosławianina. Zapaśnicze Mistrzostwa Świata zostały rozegrane w 10 kategoriach w październiku 1974 roku. Uczestniczyło w nich 160 zapaśników z 23 państw. A na zapaśnictwa turniej ten zaznaczył się istotnym nowum, czyli likwidacją walk remisowych. Kolejną dyscypliną sportu, która gościła w Katowicach, był boks. W Polsce, a zwłaszcza na Górnym Śląsku, miał on historyczno-strukturalne powiązania z ciężką atletyką. Przesłanką organizacji Mistrzostw Europy była przypadająca w 1975 roku 50. rocznica powstania Polskiego Związku Bokserskiego. Z okazji tego jubileuszu ukazała się okolicznościowa publikacja Lucjana Olszewskiego prezentująca bogaty dorobek pięściarstwa polskiego na przestrzeni półwiecza. Było to też wydarzenie szczególne w dziejach boksu europejskiego. Miało bowiem 50 lat od przeprowadzenia pierwszych mistrzostw, które odbyły się w Sztokholmie, a jedynym reprezentantem Polski na niej był pochodzący z Szopienic Zygfryd Wendy. W powszechnej opinii zawody były najlepiej zorganizowaną imprezą rangi mistrzowskiej w Katowicach w okresie ludowej Polski. Uczestniczyło w niej 163 pięściarzy z 23 państw. Rywalizację w zawodach przeprowadzono w 11 kategoriach wagowych. Zawody miały świetną oprawę nie tylko sportową i artystyczną. Przyczynili się do tego organizatorzy, czyli Mistrzostw Sekcja Bokserska Wojewódzkiej Federacji Sportu w Katowicach, Polski Związek Sportowy Bokserski oraz Biuro Organizacji Imprez Sportowych. W defiladzie poprzedzającej turniej uhonorowano najlepszych pięściarzy w dziejach polskiego boksu. Trzech z nich, Zbigniew Pietrzykowski, Jerzy Kule i Zenon Stefaniuk, dostąpiło zaszczytu wciągnięcia na maszt flagi Europejskiej Federacji Bokserskiej. W bogatych tradycjach śląskiego ruchu sportowego poczesne miejsce zajmowała lekkoatletyka na Górnym Śląsku, znana jako ćwiczenia proste w gniazdach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a pod nazwą dyscypliny obowiązującej współcześnie od czasów plebiscytu górnośląskiego, jej halowa odmiana zrodziła się później, w połowie lat 30. XX wieku. Na potężny dorobek polskich lekkoatletów składają się medalowe i rekordowe osiągnięcia przedwojenne i powojenne. Warto w tym miejscu wspomnieć o trzech złotych medalistach olimpijskich: Halinie Konopackiej, Januszu Kusocińskim, Stanisławie Walasiewicz, a sportowców śląskich Otyli Tabackiej-Kałużowej. Po II wojnie światowej na ten dorobek aż do halowych mistrzostw na pierwszy plan wysuwają się postacie z wunderteamu Jana Mulaka, wśród nich Ślązacy Józef Schmidt, Marian Fojk, Halina Górecka, Jerzy Chromik, Alfred Sosgórnik czy katowiczanka Elżbieta Szyroka. Mistrzostwa Europy przeprowadzono w dniach 8-9 marca z udziałem 306 lekkoatletów z 27 państw. Mężczyźni rywalizowali w 12, zaś kobiety w 9 konkurencjach. Wydany został okolicznościowy kilkujęzyczny folder, zaś Poczta Polska upamiętniła to wydarzenie serią złożoną z 4 znaczków.
Podczas tej imprezy działacze niemieccy poza oficjalnym obiegiem rozpowszechniali zakazane dzieła Aleksandra Sołżenicy na archipelag Gułag. Ponad 30 lat oczekiwało środowisko sportowe Katowic na ziszczenie się jego marzeń o hokejowych mistrzostwach świata. W tradycjach dyscypliny opisanych w książce Witolda Domańskiego śladami hokejowego krążka ważne miejsce zajmowały kluby Katowic i okolicy. Turniej w systemie dwurundowym odbył się na taflach Spodka w kwietniu 1976 roku. Rywalizowało 8 zespołów narodowych. Po rozegraniu pierwszej rundy wszystkie zespoły zostały podzielone według miejsca zajmowanego w tabeli. Pierwsza czwórka walczyła o mistrzostwa świata, druga o pozostanie w najwyższej klasie rozrywkowej. Poczta Polska upamiętniła to wydarzenie dwoma znaczkami pocztowymi. Wydawana też była okolicznościowa jednodniówka, wszystko o hokejowych mistrzostwach świata. Była częścią gazety Sport, ale była też rozdawana niezależnie. Sytuacja gospodarcza Polski w 1976, leżąca u genezy wydarzeń radomskich, po raz pierwszy przyczyniła się do deficytu imprezy. Drożyzna spowodowała między innymi zmniejszony przyjazd kibiców z zachodu i w efekcie mocno ograniczony został spodziewany napływ dewiz z kapitalistycznych państw zachodnich. W 1978 roku Katowicom przyznano po raz drugi organizację Mistrzostw Świata w zapasach w stylu klasycznym na rok 1982. Sfinalizowanie przedsięwzięcia miało miejsce w warunkach stanu wojennego w Polsce. Zgodę na międzynarodowe zawody w województwie katowickim wydał Wojewódzki Komitet Obrony. W dwóch przypadkach gremium odniosło się do organizacji zawodów międzynarodowych w 1982 roku pozytywnie. Tym drugim były zawody eliminacyjne do Mistrzostw Świata w piłce nożnej pomiędzy Polską i Belgią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Mistrzostwa Dapaśniczych rozegranych we wrześniu 1982 nie obyło się bez ograniczeń dotyczących publiczności. Na trybunach mogli zasiadać wyłącznie mieszkańcy województwa, osoby tu pracujące oraz goście zagraniczni. Zawody te uświetniły jubileusz 60-lecia Polskiego Związku Zapaśniczego. W walkach toczonych na trzech równolegle ustawionych matach w 10 kategoriach wagowych wzięło udział 170 zapaśników z 24 państw świata. Piłka ręczna kobiet w województwie katowickim nie miała takich tradycji historycznych jak pozostałe dyscypliny sportowe. Jej początki sięgają zaledwie lat 50. XX wieku. Niewykluczone, że był to jeden z czynników najgorzej w powszechnym odczuciu społecznym i władz politycznych zorganizowaną imprezą tej rangi w Katowicach. Okazało się, że impreza została w ogóle pominięta w budżecie centralnym Ministerstwa Sportu, a turniej piłki ręcznej siedmioosobowej, który został rozegrany w Spodku i hali sportowej Ruchu Chorzów w grudniu 1983 roku, też nie spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów. W zawodach 12 drużyn uczestniczyło 250 piłkarek ręcznych. Do obniżenia tej ich rangi przyczyniła się sama Światowa Organizacja Piłki Ręcznej, która obniżyła ich status do Mistrzostw Świata Grupy B. W istocie były to kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku bez udziału trzech najlepszych drużyn, które awans olimpijski uzyskały wcześniej. Zakończone sukcesem NRD po zwycięstwie nad reprezentacją Polski, jednak nikt z tej pary na Igrzyskach nie wystąpił z powodu bojkotu Igrzysk przez większość państw bloku wschodniego. Do Los Angeles wyjechała trzecia w tym turnieju drużyna Federalnej Republiki Niemiec.
Skandalem zakończyła się prywatna współpraca osób fizycznych z firmami niemieckimi głównie. Na przykład firma McDonald's przysłała tylko połowę zamówionych marynarek do defilady, zaś niemiecki handlowiec Weingartner ograniczył się do dostarczenia płatków owsianych i wody mineralnej. Za zaniedbanie te milicja obywatelska wszczęła śledztwo, a w stan oskarżenia postawiono 3 prominentne osoby świata sportowego w Polsce. Po raz pierwszy na tych mistrzostwach w Polsce jednak banery reklamowe umieściły firmy zachodnie jak Puma, Nike, Kodak, Coca-Cola, Nestle. W 1986 roku Katowice po raz ostatni gościły sztangistów. Mistrzostwa uświetniły jubileusze 10-lecia Polskiego Związku Ponoszenia Ciężarów. Jego korzenie sięgały do założonego w 1925 roku Polskiego Związku Atletycznego. Na moście do bojów stanęło 350 sportowców z 23 państw europejskich. Rywalizacja toczyła się w 10 kategoriach wagowych. Liczba widzów została ograniczona do 4000. Opinii władz turniej przeprowadzony został sprawnie, lecz pod względem sportowym nie stał na wysokim poziomie. Karate Kyokushin to kolejna dyscyplina sportu, w której Mistrzostwa Europy odbyły się w Spodku. Była pierwszą bez żadnych tradycji na Górnym Śląsku, a w Polsce raczkującą. Najbliższy ośrodek w tej odmianie znajdował się w Krakowie. Na matach Spodka wystąpiło 70 uczestników z 17 krajów europejskich i Japonii. W ten sposób otwarta została droga rozwoju dla dyscyplin czekających na ich popularyzację. Każda impreza mistrzowska w Katowicach miała swój powtarzalny ceremoniał. Do stałych punktów każdej z imprez katowickich należało złożenie kwiatów pod pomnikami czynu rewolucyjnego w Sosnowcu i powstań śląskich w Katowicach. O dalsze atrakcje zadbały liczne zakłady patronackie. Były organizatorami wycieczek do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Krakowa, Wieliczki, Kaczmy, Rzym w Suchej Beskidzkiej oraz do browaru w Tychach. Ta ostatnia z imprez cieszyła się największą popularnością, gdy wszyscy uczestnicy mogli degustować wszelkie dostępne gatunki piwa. Funkcjonowała obsługa lingwistyczna ze strony studentów lub asystentów kierunków językoznawczych Uniwersytetu Śląskiego. Po tragicznych wydarzeniach na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku zasadne było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom mistrzostw, które odbywały się w Katowicach. Za zgodą MSW pod różnymi kryptonimami lekkoatleta Matt Arena, Runda, Tafra, Nelson, Olimp, Rekordy podjęte zostały działania służb specjalnych PRL. Jednak problem bezpieczeństwa widziały one swoiście. Największym, jak się okazuje, zagrożeniem bezpieczeństwa byli dla nich handlarze dewiz, kobiety lekkich obyczajów, awanturnicy hotelowi, pijacy. Na cenzurowanym znalazły się prywatne bądź służbowe kontakty Polaków z działaczami z Republiki Federalnej Niemiec. W efekcie sporządzona została długa lista dziennikarzy sportowych, którzy z tej przyczyny nie uszli uwadze funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Podobnie rzecz miała się ze sportowcami z Ireną Szewińską na czele, która ze względu na żydowskie swoje pochodzenie na dokładkę obwiniano o porażkę sztafety 4x100 metrów na 19 Igrzyskach Olimpijskich w Mexico City w 1968 roku. Największe emocje wyzwalał zawsze boks. Podczas zawodów w 1975 roku doszło do wielu interwencji wobec kibiców, którzy znosili okrzyki antysowieckie bądź byli niezadowoleni z stronniczych i zdaniem werdyktów sędziów opowiadających się za zwycięstwami pięściarzy radzieckich.
Od ogłoszenia stanu wojennego doszedł Służbie Bezpieczeństwa jeszcze jeden cel działań. Było to zapobieganie wszelkiej działalności podziemnej Solidarności. Obawie przed dywersją i sabotażem MSW strzegło też bezpieczeństwa jednostek wojskowych rozlokowanych na terenie województwa katowickiego, co znowu pochłaniało wiele sił i środków. Z działań konkretnych na rzecz bezpieczeństwa sportowców przeprowadzono w zasadzie każdorazowo próbę pirotechniczną obiektu. Natomiast o jakości pracy ich świadczy fakt, iż prawdopodobnie nigdy nie wyśledzono sprawcę incydentu rzutu butelką po piwie na tafle lodowiska na zawodach hokeja na lodzie pomiędzy Polską i USA w 1976 roku. W arsenale środków działań inwigilacyjnych znalazły się też przeszukiwania pokoi hotelowych, łącznie 74 obiektów hotelowo-turystycznych, wytypowanych uczestników, mistrzów, sportowców, działaczy i kibiców zagranicznych. Już w czasach antycznych kultura fizyczna zaspokajała tkwiącą w społeczeństwie potrzebę świętowania. Temu celowi podporządkowano Igrzyska Olimpijskie, w średniowieczu zaś turnieje brac Kurkowych związane nierozerwalnie najpierw z dniem świętego Sebastiana, a po wynalezieniu broni palnej były powiązane z drugim dniem zesłania Ducha Świętego. W czasach nowożytnych i współczesnych wartości sportu dostrzegł Kościół katolicki. Przełomowym było udzielenie błogosławieństwa papieskiego Jana XXIII uczestnikom 17-letnich Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku. W jego ślady poszedł biskup ordynariusz katowicki Herbert Bednosz. W liście wystosowanym 31 maja 1975 do organizatorów i wszystkich uczestników bokserskich mistrzostw Europy również udzielił im duszpasterskiego błogosławieństwa. Jednocześnie zachęcił do udziału we mszy świętej odprawianej w jednym z katowickich kościołów. W skonfiskowanym z powodów ideologicznych liście ordynariusz próbował świeckie święto profanum, jakim była rozgrywana w Katowicach prestiżowa międzynarodowa impreza sportowa, zbliżyć do granic sakrum. W świadomości społecznej katowiczan i mieszkańców regionów w imprezach rozgrywanych w Katowicach najbardziej zapadło w pamięci, co prawda bez happy endu, zwycięstwo 6-4 odniesione przez hokejową reprezentację Polski nad Związkiem Radzieckim na tafli Spodka. Przypomina je film nakręcony w reżyserii Wojciecha Wikarka w 2020 roku, kryptonim Obiekt, czyli Cud nad Drawą. Zwycięstwo to odegrało taką samą rolę jak piłkarskiej reprezentacji Polski nad reprezentacją tego samego państwa w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1958 roku. Z innych godnych odnotowania faktów wówczas świętowanych należało drużynowe zwycięstwo ex aequo z zespołem Związku Radzieckiego w pamiętnym, smutnym 1982 roku na zapaśniczych Mistrzostwach Świata. Złoty medal boksera Andrzeja Piegalskiego w prestiżowej wadze ciężkiej, który również pokonał Rosjanina, i złoty medal Czesława Białasa, sztangisty, na Mistrzostwa Europy w 1957 roku. Lista polskich zwycięzców imprez katowickich jest o wiele dłuższa i będzie zaprezentowana w publikacji. Zasadniczo zgodnie z ówczesnym układem sił w światowym ruchu sportowym w dyscyplinach sportu goszczących na arenach Spodka sukcesy odnosiły generalnie państwa bloku wschodniego. Jedynym wyłomem było zwycięstwo Holendrów w karate Kyokushin w 1987 roku. Oprócz sportowców świętowało mistrzostwa środowisko artystyczne. Dla przedstawicieli sztuk plastycznych istotną była zorganizowana przy okazji hokejowych mistrzostw świata wystawa Sport w sztuce.
Najlepsze prace zostały nagrodzone i wysłane na przełomie lipca i sierpnia 1976 roku do Montrealu na towarzyszącą Igrzyską Olimpijską ekspozycję o tematyce sportowej. Niewątpliwie świętem były występy zespołu tanecznego Śląsk czy Zbigniewa Wodeckiego z okazji Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Z tej okazji został wydany też album pod tytułem Katowice, opracowany przez Jerzego Dałka, a swoje rysunki zamieścili w nim wybitni śląscy karykaturzyści jak Henryk Wzdok, Ryszard Twardoch i Wiesław Zięba. Katowickie zawody wysokiego szczebla były okazją do promowania kultury i tradycji regionu w szerszej międzynarodowej skali, zazwyczaj podczas otwarcia zawodów. Uwzględniono dorobek gospodarczy i kulturalny regionu, na bankietach i przyjęciach propagowano też śląską kuchnię. Po raz pierwszy z inicjatywy pułkownika Jerzego Ziętka w 1974 roku na bankiecie w hali Huty Beldon kończący Mistrzostwa Świata w zapasach pojawiły się śląskie krupnioki, golonka i zapewne kufle piwa. Reasumując, mistrzostwa pozwoliły po 4 latach niebytu na powrót do nazwy Katowice na łamach prasy sportowej Europy i świata. Mankamenty organizacyjne i niedociągnięcia nie stwarzały przeszkód do świętowania imprez sportowych, jak również sportowców katowickich, śląskich, polskich i zagranicznych oraz województwa katowickiego. Nie przeszkadzała temu zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna Polski. Miały znaczenie dla zniewolonego społeczeństwa polskiego, szczególnie te sukcesy, w których biało-czerwoni wygrywali z przedstawicielami zbornej komandy. Były też okazją do prezentacji śląskiej kultury. Zbliżało to kulturę i kulturę fizyczną do ich pradawnych, antycznych związków. Wreszcie na koniec mistrzostw dawały możliwość ostrożnego otwierania się na zachód, widocznego od lat 80. XX wieku. Dziękuję.